niedzielę Adwentu, początku nowego roku liturgicznego, ze swoim słowem przychodzi do nas nasz biskup Andrzej Czaja. Umiłowani w Chrystusie, drogie siostry, drodzy bracia, drodzy diecezjanie, rozpoczęliśmy nowy rok duszpasterski i nowy rok kościelny, który chcemy w tym roku w Polsce przeżywać pod bardzo ważnym hasłem: wierzę w Kościół Chrystusowy. To oczywiście ukierunkowanie programu spowodowane jest tym, że coraz trudniejsza jest sytuacja Kościoła w naszym kraju. Coraz więcej ludzi ma do niego ogromny dystans, wielu nie wierzy Kościołowi, żyjąc wbrew jego nauczaniu, a pierwszą przyczyną, myślę, jest bez wątpienia słabe rozumienie istoty Kościoła, czyli jakby płytkie widzenie jego istoty i misji. Ma też miejsce coraz większe nastawienie na Kościół i jego funkcjonowanie w świecie, co domaga się od nas pozytywnego nastawienia, a nade wszystko rozwijania we wspólnocie funkcjonowania rzetelnego przekazu prawdy o Kościele. Bo siostry i bracia, tak naprawdę nie sposób podjąć i realizować koniecznego dziś dzieła gruntownej odnowy Kościoła bez tego wyznacznika, na nowo podjętej próby rozumienia, czym jest Kościół i po co jest Kościół. W kontynuowaniu dzieła szczególnie ważne jest poznanie i zgłębienie prawdy o Kościele. Trzeba przypomnieć i wyjaśnić treści wiary w Kościół, a także zobowiązania dotyczące Kościoła, które przecież wszyscy razem wyznajemy w credo. Chodzi o to, by prawdziwie i dojrzale umiłować na nowo Chrystusowy Kościół, pomimo oczywiście tych wielu trudnych spraw w jego życiu i funkcjonowaniu. To właśnie temu ma służyć tegoroczny program duszpasterski. Trzeba na nowo zobaczyć, że wbrew wszystkiemu Kościół naprawdę zasługuje na to, by w niego wierzono. Dlaczego? Bo siostry i bracia, Kościół to dzieło Boga. To Bóg nieustannie buduje Kościół przez jednoczenie nas z Chrystusem mocą Ducha Świętego. Po co? Aby dać nam łaskę ocalenia i zbawienie duszy naszej. To jest ważne zadanie i przesłanie dzieła Kościoła. Kościół Chrystusowy stanowi bardzo ważny przybytek Boga z ludźmi, a to oznacza co? Że Bóg jest stale w nim obecny. Dlatego wierzyć w Kościół znaczy wierzyć w to, że Bóg jest pośród nas, żyć Jego bliskością, Jego miłością i tym wszystkim, co Bóg ofiaruje każdemu i każdy z nas. Dlatego jeszcze raz stanowczo podejmę i powtórzę to, co mówiłem na początku. Kościół, siostry i bracia, zasługuje na to, aby mu wierzyć. Przecież sam Chrystus jest jego Panem, a Duch Święty gwarantuje jego nieomylność w wierzeniu. Czerpie Kościół z autorytetu Boga i naucza w jego imieniu, przekazując to, co Bóg nam objawia poprzez swoje słowo, poprzez swoją miłość. Oczywiście Kościół domaga się w tym wszystkim wiary, ponieważ swoje źródło ma w Bogu i stanowi złożoną rzeczywistość bosko-ludzką i w tym oczywiście znaczeniu zawsze będzie dla nas tajemnicą. Nie sposób go ogarnąć naszym rozumem, dlatego potrzeba doświadczenia wiary. Wystarczy tutaj zapytać o bardzo ważną rzecz. Jak to się dzieje, że skoro Kościół, który wyznajemy jako jeden, święty, powszechny, apostolski, jest zarazem, siostry i bracia, tak mocno podzielony, jest w nim wiele grzechu, bywa zamknięty i zagubiony w świecie. Jeżeli chcemy znaleźć prawdziwą, rzetelną i uczciwą odpowiedź, to rozumiem, tego nie ogarniemy. Tu właśnie potrzeba doświadczenia wiary, przyjęcia z wiarą tego, co Bóg w Kościele objawia. I jeszcze jedno ważne przesłanie z tego wynika. Kościół jest wart wiary, dlatego że ofiaruje nam Boże zbawienie, którego źródłem jest Chrystus. Oznacza przecież Kościół nic innego jak wspólnotę ludzi wierzących, którzy już teraz na ziemi odbierają łaskę, którą daje im Bóg i przez to doświadczenie mogą się rozwijać i osiągnąć to, do czego Bóg zaprasza, czyli niebo. Zapraszam zatem siostry i bracia, by w tym szczególnym roku
kiedy podejmujemy drogę tematu Kościoła, podjąć to wyzwanie i nie lękać się na nowo uwierzyć tej jedynej miłości, którą daje Bóg, a która objawia się w Kościele, we wspólnocie, którą przecież jako ludzie nieustannie tworzymy. I kończąc to słowo, jeszcze pragnę zwrócić się do każdego z Was z ogromną prośbą, byście w tych dniach otoczyli szczególnie opieką modlitewną księdza Waldemara Musioła, zresztą dla nas bardzo dobrze znanego, bo był tutaj u nas wikarym, którego papież Franciszek mianował biskupem pomocniczym naszej diecezji. Święcenia biskupie zostaną udzielone w naszym kościele seminaryjno-akademickim w Opolu 10 grudnia bieżącego roku o godzinie 11:00. I z tą radością pragnę każdą i każdego z Was osobno zaprosić do tej radosnej wspólnoty, do tego Bożego Tedeum za to, że daje nam kolejnego ważnego pasterza naszej diecezji, ale proszę także, by w doświadczeniu życia i w tym wędrowaniu adwentowym nie zabrakło ufnej także modlitwy za całe prezbiterium Kościoła Polskiego, które wciąż potrzebuje tej ufnej modlitwy i proszenia dobrego Boga, by nie zabrakło młodych i chętnych serc, które będą podejmować tą drogę głoszenia miłości Bożej i Kościoła. Na to owocne przeżywanie Adwentu wszystkich Was, siostry i bracia, z całego serca pozdrawiam i udzielam Wam pasterskiego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podpisał Wasz biskup Andrzej Czaja. Wierzę,